bardzo ważne 3 punkty w tabeli. Nie graliśmy może jakoś super dzisiaj, ale liczą się tylko 3 punkty. Udało nam się zwyciężyć, tak jak ostatnio żeśmy rozmawiali. No, kiedyś te zwycięstwa muszą przyjść. No, mam nadzieję, że dzisiaj przyszło pierwsze, że następne będą w następnych meczach i będziemy grać coraz lepiej. Miejmy nadzieję, że w końcu wróciło nam szczęście, bo w poprzednich meczach tego brakowało dzisiaj. Zagraliśmy, uważam, że może oprócz pierwszych 15 minut troszeczkę nas słamsili, ale w przeciągu całego meczu myślę, że zagraliśmy to, co chcieliśmy. Chcieliśmy grać z kontry, bo widzieliśmy, że tu się nie można odkryć, bo to jest zespół za bardzo doświadczony, żeby z nimi grać otwartą piłkę. Chcieliśmy to, co graliśmy i zdobyliśmy 3 punkty. Po kontrach strzeliliśmy 2 bramki praktycznie, także z tego się cieszymy i miejmy nadzieję, że w końcu ten pech od nas odejdzie. Źle zaczęliśmy na pewno. Warta nas troszeczkę zdominowała. Ale na szczęście, no, po bramce strzelonej troszeczkę odbudowaliśmy się psychicznie, zaczęliśmy grać to, co mieliśmy grać. Mecz może z cyklu troszeczkę mniej widowiskowych niż ostatnio, ale chyba to, co najważniejsze, czyli 3 punkty jadą do Grudziądza i to jest najważniejsze. Czujesz się bohaterem dzisiejszego meczu? Cała drużyna jest bohaterem, bo gdyby nie cała drużyna, byłoby ciężko cokolwiek osiągnąć. No, wycieszę się, że w końcu gdzieś tam się przełamałem, bo ostatnio troszeczkę brakowało szczęścia, gdzieś tam słupki, poprzeczki. Tym razem wpadło, no i cieszę się, że to pomogło w zwycięstwie. Zostawiliśmy za dużo miejsca przede wszystkim pomocnikom i napastnikom, tak, oni atakowali w sumie nas siódemką i były za duże odległości, ale wszystko poszło po nasze myśli. Znowu karny, nie, wydaje mi się, że karny był, chociaż mogliśmy się lepiej ustawić przy tej piłce, bo to była długa piłka z linii obrony, przeszła naszych stoperów i z tego był smród, ale myślę, że w drugiej połowie już nie wyglądało tak źle. Ta piłka przeszła za nas, w sumie ujęł ją dziubną, ale Michał go nie dotknął, także karnego moim zdaniem nie było. W pierwszej połowie Warta grała dosyć dobrą piłkę, no i atakowali nas 5, 6, czy tam 7 zawodnikami. Z czego się nadarzały dla nas kontry, które troszeczkę mogliśmy lepiej wykorzystać, nie udawało się, ale to Warta wprowadziła w tym meczu, no karny. Zapytałem się sędziego, co miałem zrobić w tym momencie, jeżeli zawodnik sobie wypuszcza piłkę do boku, kładę się na plecach, ręce wyciągam do tyłu, żeby go nie dotknąć. On we mnie wbiega, on mi mówi, że go brzuchem zahaczyłem, no to jest coś nie tak, no. Uważam, że żadnego karnego nie było, ale na szczęście nie zaważyło to na wyniku meczu końcowego.